1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. Serce Polki sensowane walczyli po stronie rosyjskiej, ci zaborniewskiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Tę tragedię naszego narodu, walkę z Republiką, ukazał pierwszy jeden z ówczesnych poetów. Drogi słowie szańca patrzyły śmierci w twarz. Okopa pełny mięku, słuchali pan na wschód, stoimy tak do siebie, ja wróg twój tyłem. Thank you.
ale nie ma wolności w kwestii podległości. Niepodległość jest najważniejsza. Piękne motto mamy, te i zniknęła. A przecież wszyscy chcieli, żeby zginęła. A Bismarck, przywódca Niemiec, powiedział, że lepiej by było na Polaków, gdyby Polski nie było. Może lepiej by nie było, może wystarczy. Ale nie byliby wolni. I o tę wolność walczyli w XVIII, XIX wieku uczestniczy powstań narodowych, żołnierze regionów polskich i 28 października 1918 roku mieszkańcy Platforma poszczycili za dom i wyzwolili swoje miasto. Karmów często widzicie taki napis. Pierwsze niepodległe. Było to pierwsze miasto w Polsce, które ogłosiło niepodległość w momencie, kiedy pierwsza wojna zbliżała się ku końcowi, kiedy rozpadły się mocarstwa, które